Panie bracia i siostry, w ubiegłą niedzielę mówiłem na temat naszego serca ludzkiego. Pokazywałem też takie pewne myśli, które gdzieś wypłynęły z Bożego Słowa, mówiące o takim połączeniu trzech rzeczy dotyczących Boga, dotyczących naszej nadziei, ufności, wiary, miłości w żywego Boga, dotyczących mocy i siły Królestwa Bożego, mieszkające w naszych sercach, tej formuły, tego prawa danego przez Boga, które jest używane przez braci przy chrzcie wodnym. I na koniec dotknęliśmy tego miejsca Pisma Świętego, gdzie apostoł Paweł powiedział, aby cały duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym dotknąć się właśnie tej myśli, która jest zawarta w tym trzecim członie tego naszego ciała, organizmu naszego ludzkiego, jakim jest ciało. Myślę, że dzisiaj słyszeliśmy trochę na ten temat, ale pozwólcie, może z powodu czasu już nie będę rozwijał tej myśli tak głęboko, ale zacytuję, posłużę się przede wszystkim wersetami Pisma Świętego. I pierwszym miejscem, które chciałbym przeczytać, jest to pierwszy list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 6:11. Do 11 wersetu ten rozdział opisuje o bardzo negatywnych, niewłaściwych zachowaniach ludzi i 11 tak jakby pokazuje, co Bóg uczynił, w jaki sposób zmienia nasze serce. I czytam 11 werset. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. I znowu w tym miejscu mąż Boży, mówiąc o pewnej zmianie naszego wnętrza, o pewnej pracy, którą wykonuje nad nami Boże Święte Słowo, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus przez moc i siłę Świętego Bożego Ducha, mówi obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. List do Hebrajczyków w 10 rozdziale dotyka tematu obmycia i bardzo jednoznacznie wskazuje właśnie na nasze ciało. A mianowicie 10 rozdział listu do Hebrajczyków i 22 werset. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczenie w sercach od złego sumienia i obmycie na ciele wodą czystą. Wiecie, kiedy sięgnąłem, aby przygotować się do tej myśli, do tego tematu nauczania, okazało się, że Biblia, ku memu zaskoczeniu, przyznam się nawet, nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak wiele mówi na temat naszego ciała. Tak wiele skupia nauk, która dotyczy naszego ciała. Tak wiele oczekiwań Bożych skierowany jest w stosunku do naszego ciała. I tak wiele Bożych błogosławieństw jest wylanych w kierunku skierowanych do naszego ciała. Po pierwsze, możemy zauważyć, że ciało, które jest nieodrodzone, nieobmyte krwią Syna Bożego, nie nastąpiła w nim głęboka wewnętrzna przemiana, jest to ciało, które stoi na przeszkodzie naszej społeczności z żywym, świętym Bogiem. Apostoł Paweł mówił, że szczególnie zaś tych, którzy swego czasu byli poddani niecnym pożądliwościom ciała. Słowo Boże nazywa pewną to, czego domaga się ciało ludzkie, niecnymi pożądliwościami. Gdy czytamy list do Galacjan, apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, jakie są uczynki ciała. One całkowicie są odwrotne, przeciwstawne do tego, czego Bóg oczekuje od naszego życia. Uczynki ducha zupełnie innym kierunku zmierzają. Zmierzają do społeczności, do bliskiej społeczności ze swoim Bogiem. Uczynki ciała z kolei odprowadzają, odrzucają nas od tej Bożej łaski, Bożego niebiańskiego pokoju i mocy siły świętego Bożego Ducha. Kiedy czytamy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, apostoł Paweł mówi coś bardzo ciekawego. Może otwórzcie sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział i może przeczytamy 12-13 werset. 6 rozdział pierwszego listu męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 12-13 i werset. Apostoł Paweł mówi tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. A Bóg znieweczy jedno i drugie, ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana,
a Pan dla ciała. Proszę zwrócić uwagę, jak jednoznacznie definiuje mąż Boży apostoł Paweł pod wpływem mocy Ducha Świętego sytuację, czy stan, czy to, czego oczekuje Bóg skierowany do naszego ciała. Apostoł Paweł mówi jednoznacznie, ciało zaś nie dla szyteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. To miejsce Pisma Świętego nam jednoznacznie wskazuje, że dla Boga nie jest obojętne nasze ciało. Nie jest obojętne to, w jaki sposób ono postępuje, zachowuje się. Skoro Pan mówi bardzo jednoznacznie, że nasze ciało należy dla Pana, a Pan dla ciała, to oznacza, że nasze ciało jest własnością naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego, że żyjąc w tym ciele, odbieramy pewne wskazówki, pewne błogosławieństwo Boże, które jest skierowane do naszego życia. Stąd, kiedy Biblia mówi na temat jedności, ona wskazuje na udział naszego ciała. I proszę otworzyć sobie list apostoła Pawła do Kolosan, gdzie apostoł Paweł w tym liście mówi tak bardzo jednoznacznie, przekazuje pewną Bożą prawdę. A mianowicie trzeci rozdział listu do Kolosan i 15 werset, gdzie Słowo Boże mówi w ten sposób. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, że w sercach naszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani zostaliśmy w jednym ciele. Kiedy sięgamy dalej do Bożego Świętego Słowa, apostoł Paweł, znowu wrócę do pierwszego listu do Koryntian, w tym szóstym rozdziale, znowu nam przekazuje pewną bardzo istotną prawdę. A mianowicie szósty rozdział i 15 werset mówi tak. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Proszę zwrócić znowu uwagę na wartość, na znaczenie, w jaki sposób Bóg patrzy na nasze ciało. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? One znowu pokazują, że to nauczanie Pawła, które mówi, aby duch, dusza i ciało były beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, wskazuje, że i nasze ciało w tej łasce zbawiennej ma potężny udział. Po pierwsze, poprzez Bożą wolę stworzymy jeden żywy organizm. Po drugie, słowa apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, że nasze ciała są członkami Pana naszego Jezusa, ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możemy zauważyć, że Boże Słowo bardzo jednoznacznie pokazuje, że Bóg oczekuje od naszego ciała właśnie tego głębokiego, całkowite podporządkowania. Mówi tak bardzo wyraźnie, że ciało należy dla Pana, a Pan dla ciała. Jeżeli uzmysłowimy sobie tą prawdę, że w oczach naszego Boga nie tylko duch jest bardzo istotny, ważny, nie tylko dusza i ciało ma pewne oczekiwania, są postawione przed Nim pewne oczekiwania przez naszego Boga, to zauważymy, jak ważne jest, abyśmy zwrócili dalej uwagę, czego oczekuje Bóg od naszego ciała, czego oczekuje Bóg od nas, aby mógł wylewać swoją łaskę, swoje cudowne Boże niebiańskie błogosławieństwo. A mianowicie, kiedy sięgamy dalej do Bożego Słowa, to zauważymy, że nasze ciało, ono też jest przygotowane do tego, co już częściowo brat wspomniał, aby ono brało udział w tym uwielbieniu, wywyższeniu i oddaniu chwały dla najwyższego żywego Boga. 20 werset tego samego rozdziału pierwszego listu do Koryntian mówi tak. Drogoście bowiem wykupieni, wysławiajcie Boga tedy
Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Proszę zwrócić uwagę, że chwała płynąca dla Boga z naszego serca, z naszych ust, z naszego czystego, świętego życia, do tej chwały włączone jest też i nasze ciało. Albowiem Bóg oczekuje, aby wysławianie, wywyższanie, uwielbianie imienia naszego Boga odbywało się też i w naszym ciele. To jest tak bardzo istotne i ważne, abyśmy o tym nie zapominali, dlatego że Słowo Boże tak bardzo wyraźnie o tym mówi. List apostoła Pawła do Rzymian, dotykając tej samej myśli, mówi: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być wasza służba. Proszę zwrócić uwagę, abyście składali ciała wasze jako ofiarę żywą, sięga dalej, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być służba wasza. Czyli znowu zauważamy, że w służbie dla naszego Boga, w tym chodzeniu Jego drogami, pielgrzymowaniu za naszym Panem, nie tylko jest ważny duch, o czym będziemy następnie mówić, nie tylko jest ważna dusza, o której też powiemy, ale też, i proszę zwrócić uwagę, nasze ciało, ono ma właśnie pełnić tą żywą, świętą służbę, tą składaną jako żywa ofiara, bo w tym zamyka się służba, którą Bóg oczekuje, na którą Bóg patrzy i pragnie, aby przyjąć od nas, aby ona uwielbiła Jego cudowne, Boże, święte imię. Możemy sięgać dalej, zauważymy, że ciało, o czym też wspomniane już było, jest też świątynią Boga. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi: albowiem czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, gdzie nasz Pan poprzez moc swego świętego imienia, przez siłę Ducha Świętego zamieszkuje, króluje, urządza sobie mieszkanie i w nim chce panować. Czyli możemy znowu zauważyć, że skoro ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, to właśnie Duch Święty jest gospodarzem naszego ciała, to Duch Święty jest właścicielem naszego ciała, to Duch Święty stawia pewne wymogi, jak ta świątynia winna wyglądać, aby on mógł w niej zamieszkać, aby mógł w niej królować, aby mógł wylewać swoją łaskę i moc i Boże święte niebiańskie błogosławieństwa. Czyli zauważymy bardzo jednoznacznie, drodzy umiłowani bracia i siostry, że ciało w nauczaniu Biblii, nauczanie Bożego Świętego Słowa, jako jedno z tych trzech składników naszego organizmu, ono jest ważne w oczach Najwyższego Boga. Bóg bardzo mocno przygląda się, Bóg wlewa swoje obietnice, swoją łaskę i ono staje się tym, które może i powinno oddawać chwałę Bogu, które powinno pełnić czystą, świętą służbę przed obliczem Najwyższego Boga, które jest świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego, które On w nim króluje. I dlatego musimy zwrócić naszą uwagę, dlatego musimy zwrócić naszą pilną uwagę na to, że Bóg pragnie, aby też i moje ciało, ono było wypełnione Jego wartościami, aby moje ciało było wypełnione Jego łaską, Jego cudownym Bożym pokojem. Dlatego, że musimy nad tym pracować, ponieważ zamysły naszego ciała, jeżeli one nie są podporządkowane Bożej woli, one są wrogo ustosunkowani do Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i w 7 wersecie pisze bardzo wyraźnie: dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu. Proszę zwrócić uwagę, że nasze ciało, zamysł naszego ciała, dążenie naszego ciała, jeżeli jeszcze raz powtórzę, ono nie jest obwarowane tą mocą Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, on z natury jest wrogo ustosunkowany do Boga. Tam, gdzie ciało nabiera władzy nade mną, tam, gdzie ciało zaczyna kierować moim postępowaniem, tam zaczynam uwidaczniać się, choć to jest ciężko zrozumieć, ale proszę zwrócić uwagę, że tak Biblia używa tego określenia, że uwidacznia się nic innego jak wrogość w stosunku do żywego Boga.
Dla takiego człowieka każdy nakaz biblijny staje się w tym cudzysłowie złym prawem, tym zakonem, narzucaniem, zniewalaniem i niepozwalaniem na w jakiś sposób realizowaniem siebie samego. Proszę zwrócić uwagę, że Biblia mówi, ja powtarzam jeszcze raz, zamysł ciała jest wrogi w stosunku do Boga. Tam, gdzie ciało zaczyna decydować, tam zaczyna królować wrogość, która jest skierowana do Bożego imienia. I ono oddala nas od żywego, świętego Bożego majestatu, nie pozwala nam zbliżać się do Bożej łaski, do Bożego pokoju. Dlatego moglibyśmy wyciągnąć sobie takich kilka wniosków z Bożego Świętego Słowa, które mówią nam o tym Bożym oczekiwaniu. A mianowicie list do Jeremiasza, prorok Jeremiasz mówi w 10 rozdziale i 2 wersecie bardzo ciekawe stwierdzenie. On co prawda mówi do narodu izraelskiego, ale następnie przeniesiemy się do Nowego Testamentu i zauważymy, że Nowy Testament dokładnie to powtarza, a jeszcze mocniej kładzie nacisk na to, jak winniśmy panować nad swoim ciałem, jak winniśmy pracować nad tym, aby moje ciało było czynne w służbie dla mego Boga, aby moje ciało było czynne w chwale płynącej dla mego Pana, aby moje ciało było czynne w tym składaniu tej czystej, świętej ofiary przed obliczem Najwyższego Pana. 10 rozdział, 2 werset Jeremiasza mówi tak. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest napisane nie wdrażajcie się w grzechy narodów. Bo grzech całkowicie eliminuje, ale mówi nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Ja myślę, że to jest coś, co dzisiaj szczególnie jest takim zagrożeniem, które jest skierowane do ludzi wierzących. Ludzie wierzący, chrześcijanie bardzo często mimo woli wdrażają się w zwyczaje, które panują w tym świecie. Nie chciałbym i nie będę rozwijał głęboko tej myśli, ale rzucę jako hasło do myślenia i myślę, że dobrze zrozumiemy to, co chciałbym powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że wiele zwyczajów, które są w tym świecie, może bezpośrednio w pierwszym rzucie oka one naprawdę nie widać w nim czegoś grzesznego. Choć one są taką małą pułapką, które coraz bardziej i bardziej odprowadzają nas od Bożego prawa, od Bożej łaski. I na przykład, taki nam przykład, jeżeli ktoś ma dzisiaj datę swego narodzin i poprosiłby o modlitwę, abyśmy podziękowali Panu Bogu za niego i poruczyli Bożej łasce, na pewno to by było nic złego. Ale proszę zwrócić uwagę, że za tym zaraz kryje się coś następne. Odpowiedni scenariusz, odpowiednie biesiady, odpowiednie gościny, odpowiednie prezenty, życzenia i nawet nie wiemy, kiedy idziemy równolegle z tym światem, bo gdzieś później zaczyna się, a cóż takiego lampka wina, a cóż takiego otworzenie szampana, mimo woli zaczynamy wchodzić w rzeczy niewłaściwe. Już w Starym Testamencie Żydzi mieli to do siebie, że przeglądając się okolicznym narodom, zaczęli brać z nich przykład. Jednym takim bardzo jednoznacznym wdrażaniem się, czy braniem przykładu z tego świata dla narodu izraelskiego było to, kiedy przyszli do króla Samuela, do proroka Samuela i powiedzieli, słuchaj, my chcemy być tak jak inne narody. Wszystkie inne narody mają króla, a my nie mamy. My chcemy mieć tego króla. My chcemy być podobnymi do nich. Wiemy o tym, że Samuel bardzo się zasmucił, ale Bóg tak jakby sprostował i pokazał na ciężar tego, co uczynili Żydzi. Mówi, słuchaj, to oni nie ciebie odrzucili, to oni mnie zlekceważyli, to oni o moim majestacie tak jakby zapomnieli, szukając wzorców z tego świata. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi, 11 werset mówi tak, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie.
Drodzy umiłowani, kiedy patrzymy się na to wszystko, myślę, że te rodzice, którzy mają na dzień dzisiejszy dzieci w szkole, my je wiedzą i niejednokrotnie się spotykają, że muszą dzieci albo w ogóle do szkoły nie puścić, dlatego że obyczaje tego świata, zwyczaje, które są prowadzone, choćby związane z tym wczorajszym dniem 1 listopada i tym świętem żywcem ściągniętym z Ameryki, można nazwać demonicznym, proszę zwrócić uwagę, jak coraz bardziej i mocniej one zaczynają pukać do naszych drzwi. Żyjemy niby w świecie chrześcijańskim i kiedyś ten świat chrześcijański miał to, że w tych świętach, kiedy wspominają ten świat narodzenie Pana Jezusa, chodzili kolędnicy i śpiewali o Jezusie. Ja tego nie pochwalam, ale chcę pokazać pewną różnicę. Wczoraj, kiedy byłem w domu, naraz ktoś stuka do moich drzwi, czy to w piątek wieczorem było, czy wczoraj, chyba wczoraj, nieważne, ale puka, otwieram drzwi, stoi takich kilka dzieci wymalowanych, poprzebieranych na diabełków i innych i do mnie mówią, albo słodzik, albo psocik, coś w tym sensie, jakoś takie powiedzenie. Popatrzyłem na nich, powiedziałem to, co myślę, ale proszę zwrócić uwagę, nie chodzi o to, żebym zatrzymał się na tym, co ja powiedziałem, tylko proszę zwrócić uwagę, jak te zwyczaje tego świata, te zwyczaje demoniczne, czasami rodem z piekła, one wchodzą i coraz bardziej wchodzą i my gdzieś mimo woli, jako ludzie wierzący, może w takim bardziej wyczyszczonym stylu, ale też wprowadzamy do naszego życia. Ja chciałbym zwrócić uwagę i zastanowić się, czy czasami w tym nie wchodzą zwyczaje tego świata. Proszę zwrócić uwagę na taką tendencję, nawet w życiu tym duchowym, bezpośrednio duchowym, ten świat lansuje bardzo wesołą, rozrywkową muzykę. Ten świat lansuje, aby ciało można było się wyzwoliło, trochę poskakało, trochę jeszcze innych rzeczy, troszeczkę się, że tak powiem, wyzwoliło i dzisiaj wiele, wiele różnych kościołów próbuje i w ten sposób wprowadzać coś do tego, aby służyć żywemu Bogu. Biblia mówi bardzo wyraźnie i jednoznacznie. Słowo Boże mówi jednoznacznie, nie wdrażajcie, nie miejcie nic wspólnego z tymi bezowocnymi uczynkami ciemności. List do Rzymian powtarza niemalże słowa proroka Jeremiasza i w 12 rozdziale pisze coś bardzo ciekawego, a nie pod, może od pierwszego wersetu. Wzywam was wtedy, bracia, jeszcze raz powtórzę, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Proszę zwrócić uwagę, mąż Boży pełen Ducha Świętego mówi jednoznacznie, a nie upodobniajcie się do tego świata. I drodzy umiłowani, kiedy mówimy o podobnianiu się do tego świata, ja myślę, że nikt z ludzi wierzących nie myśli, aby w jakiś sposób iść w grzech. Ale pewne zwyczaje, pewne formy spędzania czasu, pewne formy podejścia, one gdzieś tam przenikają i mimo woli zaczynają nabierać potężnego znaczenia w życiu naszym. Kiedy przyglądamy się tego, co otacza nas, to proszę zwrócić uwagę, jak coraz częściej zauważamy lub gdzieś tam się zaczyna wciskać wiele form, wiele zwyczajów tego świata, które wchodzą, przenikają nas, ludzi wierzących. A Biblia mówi bardzo wyraźnie, nie róbcie tego, nie wdrażajcie się, nie upodabniajcie się, nie bierzcie z tego przykładu, nie wchodźcie w te wszystkie rzeczy, dlatego że nawiążę do tego, co powiedział brat Darek, stracicie jedną wartość, która ma potężne znaczenie, wartość przed Bogiem, a mianowicie po pierwsze, stracicie prawo do tego, aby stać się naczyniami do celów zaszczytnych. Sprowadzimy siebie do tego, że będziemy naczyniami do celów niezaszczytnych.
Ale i dalej, gdybyśmy się nie zatrzymali, to Biblia pokazuje, gdzie dalej będziemy spadać i spadać, aż nie daj Panie Boże, można odpaść całkowicie od łaski żywego, świętego Boga. Możemy zauważyć w tym miejscu, że te zwyczaje, one tak bardzo mocno wypuklają, tak bardzo mocno podnoszą nasze ciało, tak bardzo jednoznacznie chcą podkreślić istotę i ważność dla naszego ciała. Ja nie wyznaczam żadnej daty, bo data grudniowa nie jest, jeżeli chodzi o taką ścisłość, rzeczywistą datą narodzenia Pana Jezusa. Ale można zauważyć, że czasami nawet do tej daty, nieważne czy w grudniu, czy w październiku, czy koniec września, bo tak by to wyglądało z Bożego Słowa, jak często mało mówimy o tym fakcie, o tej sprawie, że Jezus Chrystus się narodził, przyszedł dla naszego zbawienia, wykonać ojcowski plan. Ale kiedy kończymy 18 lat, to niemalże całe miasto stawiamy na nogi, bo ja kończę 18 lat, bo ja mam narodziny, bo ja mam coś innego. I mimo woli wchodzę w te zwyczaje tego świata, a Biblia mówi, nie róbcie tego. Zatrzymajcie się, pomyślcie, gdzie wasz umysł, gdzie wasze serce, gdzie wasze ciało powinno być ukierunkowane. I dlatego, kiedy sięgamy do Bożego Słowa, już nie mam czasu, nie wspomnę o języku, który nie tak dawno, tak wiele była mowa w naszym zborze, ale pozwólcie, że zatrzymam się nad dwoma jeszcze miejscami Pisma Świętego i nie chcę podkreślić w tej chwili znaczenie, że tak powiem, tych pierwszych słów, które mówi apostoł Paweł, które mówi apostoł Piotr, ale chcę zwrócić uwagę na podsumowanie tego miejsca Pisma Świętego. Co prawda i w jednym i drugim miejscu apostoł Paweł tak jakby adresuje to do kobiet, ale chcę powiedzieć, że to dzisiaj mężczyźni coraz częściej robią kolejki w różnego rodzaju salonach, w różnego rodzaju miejscach, gdzie mogą w jakiś sposób swoje ciało upiększyć. To dzisiaj mężczyźni kładą na głowę często kilogramy żelu, aby postawić swoje włosy na baczność. To dzisiaj mężczyźni zaczynają robić fryzury, że jak go zobaczy się wieczorem, to człowiek by był gotowy uciec i wystraszył się, bo nie wie, kto to jest. Wszystko na opak. Skąd to się bierze? Nie wynika ten obraz życia duchowego. Nie wynika z Ewangelii Pana Jezusa. To są wzorce, że kiedyś wzrok wpadł w tym ciele, zobaczył gdzieś takie wzorce i mimo woli na siebie zaczyna przenosić. A Biblia mówi, nie upodobniaj się, nie bądź podobny do tego świata. Nie rób tego. I dlatego wspomniałem o mężczyznach, że dzisiaj salony kosmetyczne coraz więcej goszczą mężczyzn, które zastarają się mimo woli, nie wiedząc o tym, że z takiej robią się zniewieściali. Robią się takie czekoladowe żołnierzyki, które troszeczkę słońca na nich przypali i od razu one się rozlatują i roztapiają. I dlatego to wspominam, bo akurat apostoł Paweł cytuje i Piotr do kobiet, ale w tym chciałbym, aby też i bracia, abyśmy i my spoglądali, jaki jest cel tego nauczania, jaki jest cel tej prawdy Bożej. I jeszcze raz mówię, skupię się na podsumowaniu, nie na samym treści, która niejednokrotnie była omawiana, ale na podsumowaniu tegoż nauczania jednego męża Bożego i drugiego. Pierwszy list apostoła Pawła, pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i przeczytam od 8 do 10 wersetu. Proszę zwrócić uwagę. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swaru. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i pościągliwie, nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są kim? Prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Drogie siostry, drogi bracia, twoja i moja pobożność zgodnie z tym miejscem Pisma Świętego jest uzależniona od całokształtu mego życia, w tym i mego ciała.
Apostoł Paweł dotyka takich zewnętrznych rzeczy, naszego wyglądu, naszego ubioru i podsumowuje, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Ja nie mówię tu o higienie naszego ciała, to jest zupełnie inna rzecz, ale proszę zwrócić uwagę, apostoł Paweł mówi o pewnych ozdobach naszego ciała, a później mówi, jeżeli chcesz być prawdziwie pobożną, chcesz być prawdziwie pobożnym, to ozdobą ma być dobry uczynek, a nie to, co apostoł Paweł w powyższym wersecie powiedział. Czyli wpływ naszego wyglądu, naszego zachowania, naszego języka ma potężny, bezpośredni wpływ na twoją i moją pobożność, której oczekuje ode mnie Bóg, która otwiera mi drogę do Bożej łaski i Bożego Królestwa. I drugie miejsce, podobne bardzo, proszę zwrócić uwagę, list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, trzeci rozdział i może przeczytam od drugiego wersetu do piątego. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, tryfienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przeozdabiały się święte niewiasty. Proszę zwrócić uwagę, apostoł Piotr dotyka znowu tych zewnętrznych rzeczy, o których czasami możemy usłyszeć, to nie są sprawy duchowe. Jeżeli to nie są sprawy duchowe, to wybaczcie, czyż ta Biblia nie jest księgą duchową? A jeżeli ona jest księgą duchową i w niej jest napisane, to oznacza, że w oczach Boga, aby ta pełnia wymiaru duchowego Bożego życia mieszkała w nas, Bóg oczekuje, aby duch, dusza i ciało było bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr w tym miejscu porusza dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, mówi tak bardzo wyraźnie, podkreśla nam, abyśmy o tym pamiętali, że to, co wartość ma przed Bogiem, a myślę, że zależy nam na tym, aby nasze życie miało wartość w oczach żywego Boga, aby nasze życie było chwałą płynącą dla naszego Boga, aby nasze życie było podziękowaniem naszemu Bogu, a między innymi i ciało, gdzie apostoł Paweł powiedział, że ciało dla Pana, a Pan dla ciała. To nie są moje słowa, to są słowa wynikające z Bożego świętego nauczania. I apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, mówi jednoznacznie, że to, co ma wartość przed Bogiem. I teraz jest pytanie, czy chcę, aby moje ciało miało wartość przed Bogiem, czy nie? To ja podejmuję decyzję, czy moje ciało ma wartość przed Bogiem, czy też moje ciało nie ma tej wartości przed Bogiem. Bo apostoł Piotr mówi, że to jest jedyną wartością przed Bogiem, a mianowicie lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Po drugie, apostoł Piotr mówi, albowiem tak niegdyś przyozdobiały się święte niewiasty. Mianowicie w tym miejscu apostoł Paweł mówi, Piotr mówi bardzo jednoznacznie, że nasza świętość, na którą patrzy mój Bóg i mój Zbawiciel, ona nie dotyczy tylko i wyłącznie mego serca. Świętość, na którą patrzy mój Bóg, nie dotyczy tylko i wyłącznie mego ducha. Świętość, której oczekuje mój Pan, nie dotyczy tylko i wyłącznie mojej duszy, ale świętość, którą Bóg chce oglądać we mnie. On chce, aby moja świętość była też widzialna przez tych, którzy mnie otaczają. Aby moja świętość była wyraźnym świadectwem, że żyje we mnie Jezus Chrystus. Aby moja świętość przekazywała obraz mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
a chyba wszyscy rozumiemy, że nikt z was nie widzi mego ducha, nikt z was nie widzi mojej duszy, nikt z was nie widzi mego serca. To, co widzicie, to widzicie, jak ja wyglądam. Widzicie i słyszycie to, co ja mówię. Możecie zaobserwować moje zachowanie, czyli inaczej, obserwujecie moje ciało, obserwujecie reakcję i działanie mego ciała, obserwujecie mój ubiór, mój wygląd i na bazie tego wydajecie w sobie mi świadectwo. Znajdujecie i na bazie tego oceniacie. Rzeczy wypływające z ducha, rzeczy wypływające z duszy, one odzwierciedlają się, odbijają się w naszym, poprzez działanie naszego serca. Jak poprzednio mówiliśmy, serce staje się tym odbiciem lustrzanym, tym odbiciem, które wskazuje nasz rzeczywisty stan. I dlatego, drodzy umiłowani, kiedy dotykamy tej myśli męża Bożego apostoła Pawła, aby cały duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, to proszę zwrócić uwagę, że i ciało nasze nie jest obojętne dla naszego Boga. Nie ma możliwości, aby wykonać to zalecenie mego Pana, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, kiedy moje ciało, jeden z tych dwóch czy trzech składników, nie będzie święte, nie będzie czyste. Kiedy moje ciało nie będzie miało tą ozdobę, na którą oczekuje mój Bóg, jeżeli moja pobożność mieszkająca w moim ciele nie odpowie nauce i zalecenia żywego Boga, to nie mówmy o świętości. To możemy tak powiedzieć, jak dzisiaj Kornel powiedział, że się możemy wszyscy wybierać do nieba, ale dojdą tam ci, którzy są rzeczywiście świętymi. Świętość w sercu, świętość w duchu, świętość duszy i świętość ciała daje ten pełen wymiar, na który oczekuje mój Bóg i Zbawiciel. To daje, pozwala, otwiera przede mną tą skarbnicę Bożych łas, Bożych błogosławieństw, Bożego namaszczenia, Bożego świętego działania, które Bóg wlewa do codziennego naszego życia. I chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że apostoł Paweł i Piotr, dotykając tych samych myśli, tego samego nauczania, skierowane do braci, do sióstr, do nas wszystkich, w jednym miejscu apostoł Paweł dotyka tematu, który jest tak istotny dla naszego życia, a mianowicie rzeczywistej, prawdziwej pobożności. Apostoł Piotr z kolei mówi o tej jednoznacznej świętości przed obliczem naszego najwyższego Boga. I nie uciekniemy od tej myśli. I drodzy, nie dajmy się oszukać. Nie pozwólmy, aby obyczaje, zwyczaje i normy tego świata, one w jakiś sposób wpływały na nasze życie chrześcijańskie. Albowiem one oddalą nas od Boga. Albo normy tego świata wypływają z zamysłu ciała. A Biblia nam mówi, że zamysły ciała są wrogie w stosunku do Boga. Więc jeżeli czerpiemy z wzorców, które wypływają z zamysłów ciała, to poddajemy się tej nauce, temu trendowi, że stajemy się ustosunkowani poprzez nasze ciało, poprzez zachowanie naszego ciała, poprzez wygląd naszego ciała, wrogo do oczekiwania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy i na to zwrócili uwagę. Kiedy dotkniemy następnych spotkaniach ducha i duszy, zobaczymy, jak to wspaniale się wiąże, jak jest niemożliwe, aby stanąć przed obliczem żywego Boga, jak jest niemożliwe, aby usłyszeć głos trąby Bożej, kiedy będzie to drugie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy który składnik, że tak określę, wybaczcie za takie moje słowo, mego organizmu nie będzie święte, nie będzie czyste, nie będzie zgodne z oczekiwaniem mego Pana. Mój duchowy słuch będzie zamknięty i siła i moc Ducha Świętego nie podchwyci, nie zabierze mnie naprzeciwko mojego Pana. A przecież celem naszego chrześcijaństwa, celem naszej wiary, celem naszego pielgrzymowania, celem posłuszeństwa Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa jest po pierwsze, aby żyjąc już na tej ziemi, doświadczyć
doświadczać moc i siłę Bożego Królestwa, doświadczać Jego łaski i Boże błogosławieństwo i żyjąc w łasce i w Bożym błogosławieństwie być przygotowany na moment głosu trąby Bożej, która podchwyci Kościół, oblubienicę przed swoje święte Boże oblicze. I chwała naszemu Panu Bogu, że i w tym otwiera i zamyka się ta prawda Jezusa Chrystusa, który powiedział: nazwałem was przyjaciółmi, albowiem wszystko, co usłyszałem, co wziąłem od mego Ojca, ja wam przekazałem. I chwała Panu, że i ten temat został dotknięty poprzez to Boże, duchowe, święte Boże Słowo, aby ono, wpływając na nasze życie, pozwoliło nam w sposób prawidłowy przygotować się na spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Życzę z całego serca sobie i wszystkim wam, abyśmy głęboko sięgnęli, aby każdy z nas indywidualnie sięgnął do tego Bożego Świętego Słowa i zobaczył, że moje ciało, nie tylko moje serce, moje ciało należy do Pana, a Pan dla ciała. Tak mówi mąż Boży apostoł Paweł, tak mówi święte Boże niebiańskie Słowo. Jesteśmy członkami jednego żywego organizmu. Jesteśmy oblubienicą naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jesteście rodem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, nabytym, przygotowanym do tego, aby pełnić tą duchową służbę przed obliczem żywego Boga. Drodzy umiłowani, i za to tak serdecznie podziękujemy Panu Bogu. Za tą Bożą łaskę, za ten Boży pokój, za to Boże powołanie, za to, że Bóg dotyka i w prosty i zrozumiały sposób, jednoznaczny, nazywając rzeczy po imieniu, przekazuje dla nas, abyśmy mogli prowadzić święte i czyste życie przed obliczem Najwyższego Boga. To do mnie należy wybór. Czy Bóg będzie we mnie widział, powtórzę słowa Pawła, prawdziwą pobożność? To do mnie należy decyzja. Czy Bóg będzie widział we mnie czystą świętość? To ja podejmę decyzję. Bóg ze swojej strony uczynił wszystko. Dał nam siłę, dał nam pomoc, dał nam Słowo Boże, wlał łaskę Ducha Świętego, abyśmy obrali tą dobrą rzecz, abyśmy zebrali tą dobrą sprawę i poszli w kierunku, których oczekuje mój Bóg, która będzie miła przed obliczem Najwyższego Boga, która będzie czysta przed obliczem Najwyższego Boga, która będzie otwierać bramy, że tak powiem, królestwa, bramy nieba, aby Boża łaska i Boża moc i siła Ducha Świętego mogła coraz mocniej i głębiej ożywiać i przenikać nasze serca. Chwała naszemu Panu Bogu, że On przemawia do naszego życia. Chwała Panu Bogu, że On dotyka naszych serc. Kiedy dotkniemy tematu duszy, dotkniemy naszych emocji, dotkniemy wiele innych rzeczy, które towarzyszą nam w naszym życiu. Ale dzisiaj chciałbym, aby ja i każdy z nas zadał sobie pytanie, czy patrząc na mnie mój Bóg, nie ja, nie człowiek, nie to, co ktoś inny powie, ale czy patrząc na mnie mój Bóg widzi we mnie prawdziwą pobożność? Czy patrząc na mnie Bóg widzi we mnie czystą świętość? To są słowa Pawła i Piotra. Niech Bóg przemówi do naszego serca. Niech Bóg dotknie nasze wnętrze. Albowiem ciało ma potężny wpływ, które też wpływa na duszę naszą, która reaguje w sposób emocjonalny na wiele różnych spraw. Ale drodzy umiłowani, zawołajmy do naszego Boga. Podziękujmy naszemu Panu za Jego moc, za Jego dobroć, za Jego łaskę. Będziemy dziękować za Jego prawdę i nauczanie i prosić Go o siłę, aby dał mi siły, aby dał mi pomocy, aby wypełnił mi mocą, siłą świętego Bożego Ducha, aby mój wzrok był zawsze skierowany na mego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, na tych świętych, którzy przed nami pokazali nam wzór, jak naśladować naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego powstańmy może wspólnie. Zaśpiewajmy taki krótki refren, który mówi o świętej krwi Jezusa. Święta krew Jezusa. A po tym refrenie będziemy się modlić. A jeżeli ktoś z nas pragnie, potrzebuje takiego posilenia, wsparcia modlitywnego,
Potrzebuje, aby łaska i moc Świętego Bożego Ducha jeszcze głębiej i mocniej przeniknęła jego serce. To może, kiedy zakończymy tą pieśń, ten refren, podnieś rękę do góry na znak, że potrzebuje tej pomocy. Lub podczas, kiedy będziemy śpiewać ten refren, podczas śpiewu tego refrenu, może wyjść do przodu i ugiąć kolana, abyśmy wspólnie poruczyli, oddali w ręce naszego żywego Boga, abyśmy uzyskali od Niego pomoc, siłę i światło, które oświeca nasze umysły i serca, abyśmy zauważyli, jak bardzo drogie i kosztowne jest w oczach naszego Boga też i nasze ciało. Zaśpiewajmy tą pieśń Święta Krew Jezusa.